Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkich na kanale Historia Nieoczywista. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, do lajkowania, udostępniania tych materiałów. Będzie to bardzo pomocne w rozwoju tego kanału i w docieraniu do kolejnych osób. Kanał można również wspierać poprzez chociażby portal Bajkafit, gdzie można postawić wirtualną kawę i w ten sposób wesprzeć twórczość na tym kanale. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. Linki są w opisie. A teraz przejdziemy już do tematu dzisiejszego odcinka, czyli spotkanie ministra spraw zagranicznych Polski Józefa Becka z przywódcą kanclerzem III Rzeszy Adolfem Hitlerem, które miało miejsce w styczniu 1939 roku. Musimy tutaj nakreślić tło tego spotkania, ponieważ w ogólnie przyjętej chronologii historycznej często zwraca się uwagę na jesień 38 roku, że po spotkaniu wtedy z 38 Niemcy dali ultimatum rzekomo Polsce, że to były pierwsze niemieckie żądania odnośnie między innymi Gdańska. Jednak gdy bliżej przyjrzymy się tej sprawie, to przygotowanie do spotkania z Hitlerem na początku 1939 roku wcale nie były prowadzone w jakiejś nerwowej atmosferze. Józef Beck nie uważał, że z Niemcami będzie jakiś problem. I jeszcze 22 listopada 1938 roku ambasador Moltke, ambasador niemiecki, zapewniał w rozmowie w Warszawie ministra Beka, że w opinii ministra Ribbentropa, i tutaj cytat: Stosunki polsko-niemieckie to kapitał, który zdał egzamin i uratował pokój. Minister przywiązuje nadal największą wagę do dobrych stosunków polsko-niemieckich. Więc twierdzenie, że wcześniej w 1938 roku jakieś żądania Niemcy stawiali i że tu już była postawiona sprawa na ostrzu noża, no po tej wypowiedzi chyba możemy jasno odrzucić. Co więcej, Ribbentrop wtedy podkreślał, co przekazywał ambasador Moltke Beckowi, że w pełni rozumie, że Gdańsk jest zagadnieniem, w którym stanowisko Polski jest zdecydowane i że Polska nigdy nie zgodzi się na radykalne jego załatwienie ambasador cieszy się, że po rozmowie z lipskim jego minister należycie to zrozumiał lipski chodziło tutaj o Józefa Lipskiego ambasadora Polski w Niemczech. Co ciekawe, takie stanowisko Niemców było już zaznaczone po tym, jak Beck wycofał się z wcześniejszych ustaleń, prawdopodobnie pod wpływem nacisków Rydza Śmigłego, który walczył o prezydenturę i nie podobały mu się te ustalenia, które Beck wcześniej poczynił z Niemcami dotyczącymi Gdańska, co w konsekwencji musiało prowadzić do włączenia w końcu Gdańska do Niemiec. Beck musiał wycofać się też z tak zwanego przeprowadzenia rozwiązania globalnego spraw polsko-niemieckich, czyli Beck wynegocjował z Niemcami, że wszystkie sprawy sporne z Niemcami wszystko zostanie załatwione jednocześnie, a przez m.in. stanowisko Rydza Śmigłego i innych czynników polskich musiał się wycofać też z tych ustaleń. Ale Niemcy, mimo tego, chociaż na początku byli zirytowani, to jak widzimy tutaj, dalej rozumieli to stanowisko Polski, i też jest ciekawe, że oni rozumieli nawet te sprawy wewnętrzne Polski. To był pewien sukces negocjacyjny, Beka, bo wycofał się z wcześniejszych ustaleń, ale Niemcy dalej chcieli budować dobre relacje z Polską. Nie powiedz się co prawda ten pomysł przeprowadzenia rozwiązania spraw globalnie z Niemcami, wszystkich naraz, ale Polska i tak wychodziła wzmocniona z tych negocjacji i Beck miał dalej pole do manewru. Co więcej, Beck osiągnął pewną ciekawą rzecz. To znaczy, dał do zrozumienia Niemcom, że musi się liczyć z tym, co dzieje się w polityce wewnętrznej Polski. I oni dobrze odczytali ten sygnał i też dali do zrozumienia później, że będą się z tym liczyć. A więc, kiedy Beck przygotowywał się do spotkania z Hitlerem na początku 1939 roku, to raczej on był optymistą i zakładał, że będzie mógł dalej prowadzić negocjacje, których dalej ostatecznym celem pozostawał program załatwienia spraw wszystkich z Niemcami jednocześnie. Tak więc przygotowania do spotkania z Hitlerem na początku 1939 roku nie przebiegały w poczuciu jakiegoś postawionego przez Niemców ultimatum w październiku 1938 roku i pod jakąś presją żądania kapitulacji Polski czy jakichś innych ustępstw bez żadnych korzyści dla Polski. Prawdopodobnie tworzenie takiej narracji wokół tego spotkania z 1938 roku, co też się działo później, było efektem klęski we wrześniu i pewnego dostosowania wydarzeń do decyzji podejmowanych przez ówczesnych polskich rządzących. Poza tym te wspomnienia, które były pisane później, łatwo było dostosowywać do narracji, która pasowała osobom, które uczestniczyły w podejmowaniu decyzji, które doprowadziły do wybuchu wojny. Ale kiedy patrzy się na to z perspektywy tego, co chociażby mówili, cytowani dyplomaci z Niemiec, to nic nie wskazuje na to, żeby Niemcy w jakiś sposób stawiali żądania, które Polska miała spełnić bezwarunkowo. Beck spotkał się z Hitlerem 5 stycznia 1939 roku. Następnego dnia rozmawiał z Ribbentropem. I to spotkanie było bardzo ważne, ponieważ po tym spotkaniu z Hitlerem, kiedy Beck wrócił do Warszawy, nastąpiła słynna Narada Czterech na Zamku Królewskim w Warszawie. Na tej naradzie był Józef Beck, prezydent Mościcki, premier Składkowski i marszałek generalny inspektor sił zbrojnych Rydz Śmigły. Beck sugerował później, że ta narada była skutkiem rzekomo postawionego w październiku ultimatum, co jak powiedzieliśmy nie miało miejsca, i że Hitler był już nieobliczalny, że stawiał żądania wobec Gdańska i korytarza. Ale wcześniej Beck przecież mówił, że sprawy gdańskie, jak również tranzyt do Prus wschodnich, nie będzie powodem wojny Polski z Niemcami. Poza tym zgodził się wcześniej na ustalenia, które prowadziły do włączenia Gdańska do Niemiec. Zatem ciężko przyjąć, że ustalenia, które sam Beck robił i które były znane polskiej stronie już od wielu miesięcy, nagle miały rzekomo, według Becka, doprowadzić do wojny po tym spotkaniu z Hitlerem. Co więc stało się na tym spotkaniu z Hitlerem, że Beck wraca do Polski i wspólnie z najwyższymi władzami decyduje na postawienie kraju w stan gotowości do wojny? Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, to nie mogła być sprawa gdańska ani korytarza, bo Beck dążył do tego, żeby te sprawy załatwić i były te sprawy poustalane i nie było to jakimś punktem dużych sporów między Polską a Niemcami. Niemcy były też gotowe czekać na odpowiedni moment w polskiej polityce, żeby te sprawy załatwić. Beck nie chciał się spotykać w szerokim gronie z decydentami niemieckimi, a taki charakter miał to spotkanie. On wolał załatwiać sprawy w cztery oczy z Hitlerem, i dopiero pod koniec tego spotkania miał na tzw. Tak herbatce możliwość porozmawiać z Hitlerem w cztery oczy. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie po tej rozmowie z kanclerzem Trzeciej Rzeszy Beck wracając do Polski zwołuje to spotkanie z udziałem prezydenta, marszałka Śmigłego Rydza i premiera w polskiej polityce też tam był spór między Beckiem a Rydzem Śmigłym, który po rezygnacji Walerego Sławka wysunął się na prowadzenie, jeśli chodzi o przyszłą prezydenturę, ale być może Beck też, kiedy Sławek zrezygnował i wiemy później co się stało z nim mógł chcieć rywalizować o prezydenturę z ryzem śmigłem i każdy potrzebował sukcesów, więc jeden chciał przejść do konfrontacji zbrojnej, a drugi chciał pozałatwiać sprawy m.in. gdańskie i inne z Niemcami. Oficjalnie mówi się o tym, że to właśnie sprawa gdańska była przyczyną tej zmiany nastawienia Beka do Niemców, natomiast, tak jak wcześniej mówiliśmy, że to nie mogła być ta sytuacja, ponieważ sprawy gdańskie były już wcześniej uzgodnione i Niemcy też zgodzili się na tak zwane małe kroki. Prawdopodobnie chodziło tutaj o kwestię słowacką. Wcześniej Beck wynegocjował z Niemcami pewne sprawy związane z kwestią przykazania Polsce Słowacji co zresztą sam przyznawał w rozmowie później z Halifaxem, że Niemcy proponowali Słowację za Gdańsk i w rozmowie z ambasadorem Wielkiej Brytanii Kenardem o tym mówił. Ta kwestia słowacka była o wiele ważniejsza niż Gdańsk, ponieważ prawdopodobnie wtedy Hitler mógł Beckowi zakomunikować, że jednak Słowacja nie będzie oddana Polsce. Hitlera mogli przekonać wojskowi, żeby tego nie robić. Nieoddanie Polsce terenu Słowacji skutkowało tym, że Polska z trzech stron już była otoczona przez Niemców, a to mogło skutkować tym, że Niemcy łatwo mogą sobie politycznie podporządkować Polskę. I Beck widział to wielkie zagrożenie, dlatego tak szybko zwołał to spotkanie na Zamku Królewskim, gdzie Polska praktycznie wstępowała na ścieżkę wojenną. Pytanie jest, dlaczego Beck wcześniej nie zagwarantował sobie jakimiś umowami tego, żeby Słowacja była dana Polsce, kiedy Niemcy będą już ostatecznie rozwiązywać tak zwany problem czechosłowacki. Później natomiast, kiedy Hitler zmienił zdanie, a były to tylko ustalenia ustne odnośnie Słowacji, to ciężko było jakoś manewrować i żądać od Niemców innej postawy, skoro nie miał tego na tzw. piśmie zagwarantowane. Beck uważał, że te sprawy jeszcze da się załatwić i odwlekał trochę załatwienie tych spraw, co w konsekwencji okazało się bardzo zgubne i dla niego, i dla Polski. A zatem spotkanie, które miało miejsce w styczniu 1939 roku, było kluczowe, jeśli chodzi o wejście Polski na ścieżkę do wojny, i najprawdopodobniej była tutaj rozgrywana sprawa słowacka, która powodowała znaczne pogorszenie pozycji Polski wobec Niemiec, pozycji militarnej. Dlatego w taki sposób zareagowali najwyżsi przedstawiciele państwa polskiego. Co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Jak zwykle proszę o komentarze bez przekleństw odnoszące się do tematu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.